Mareczko z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć parę ważnych kwestii. Pierwsza kwestia to jest taka, że wczoraj właśnie Wam mówiłem o właśnie uziemieniu bezpieczeństwu sprzętu elektronicznego, a dziwnie, że wczoraj wieczorem, w godzinach właśnie wieczornych, na mojej ulicy spłonął transformator. Pewno nie miał uziemienia. Nie o to chodzi. Prawdopodobnie z tego, co mówili strażacy, jakieś zwierzątko wlazło do środka i kabelki przegryzało. Mogła to być mysz, szczur albo kuna. I tyle. Panowie elektryczni przyjadą w poniedziałek dopiero i będą to robić dalej. Na razie prąd jest na ulicy, ogólnie w domach, ale oświetlenie uliczne nie działa, bo się coś tam spaliło. No tyle to mi brat powiedział, który rozmawiał z elektrykami i strażakami. A hajcowało się zajebiście, bo kurwa płomień był na 1,5 metra w górę. Śmierdziało jakby grillem. Ja to jak wracałem, bo ja poszedłem sobie po 20 na zdjęcia astronomiczne pod regut robić. To jak przechodziłem, to tylko słyszałem, że transformator buczał. Takie... No i dobra, poszedłem dalej. A potem dostaję telefon, że transformator się pali. Przypadek? Kiedyś zresztą też buczał. I nawet przewody aż były rozgrzane do czerwoności, co zadzwoniłem na energetykę, powiedziałem, to było 5 lat temu, to mnie wyśmieli, powiedzieli, że jeżeli nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia, to niech pan się rozłączy, bo my skierujemy sprawę na policję. A jak nie było? Była sprawa zagrożenia, bo przewody były rozgrzane do czerwoności, a się świeciły. No jeżeli panowie energetycy myślicie, że to nie jest zagrożenie życia i zdrowia, to ja nie wiem, jakie wy kurwa szkoły pokończyliście. No. Bo ja uważam, że ta sytuacja, co wtedy 5 lat temu wystąpiła, to było zagrożenie życia i zdrowia. Bo skoro przewody na transformatorze się świecą na czerwono aż i to te, które z niego wychodzą, to znaczy, że coś się dzieje. A pamiętam, że 5 albo 8 lat temu ostatni raz ekipa energetyków konserwowała ten transformator i... No i tyle. A po konserwacji, z tego co ja czytałem, powinny być co 2 lata, 3. Czyli przyjeżdża ekipa elektryków, otwierają transformator, sprawdzają, czy wszystko działa. Jeżeli coś jest ten, to wymieniają na nowe i tak dalej. Konserwacja podstawowa, zamykają i jadą. I tak co 2-3 lata. A tutaj nic. Podejrzewam, że właśnie prawdopodobnie było to, że jakieś zwierzę tam wlazło, zaczęło się gnieździć. A że nie miało co wpierdalać, no to opierdoliło kable. A że się przewody mogły rozgrzać, albo coś się działo, zaczęło się iskrzyć, albo się właśnie to nie wiem, to gniazdo tego zwierzęcia się zaczęło tlić, aż właśnie się zapaliło, wybuchł pożar, no to jest najlepsze wytłumaczenie. No. Albo po prostu niezbyt fachowe wykonanie elektryków. Też to jest możliwe. Bo ja już nieraz oglądałem na YouTubie filmy, jak to elektrycy robią naprawę, odjeżdżają i nagle ktoś nagrywa, że o, panowie elektrycy odjechali 4 godziny temu i transformator już się kurwa iskrzy z powrotem. Albo jak na przykład u mojego znajomego na wsi było tak, że w przewodzie neutralnym, czyli zerowym, miał napięcie. Zadzwonił na PGE, bo to był transformator, który należał do Polskiej Grupy Energetycznej. I co się okazało? No panowie przyjechali, zrobili pomiary i tak dalej. No i oni nic nie widzą. To on ich kurwa do siebie na podwórko pokazał. Tu mam kurwa napięcie. No i patrzą, cała instalacja w budynku, wszystko dobrze wykonane. Oni jadą na transformator z powrotem, robią te same pomiary. I nagle wychodzi, że jednak jest napięcie. No, a co się okazało? Uziemienia nawet nie było. No, bo ktoś ze wsi musiał zapierdolić kabel uziemiający od transformatora razem z bednarką. Dziwne, po pierwsze, dziwne, że wtedy, jak oni byli, to nagle tego nie widzieli i zrobili pomiary, wszystko jest dobrze.
A że on tam poszedł i ich zawrócił, to momentalnie coś jest nie tak. Po prostu mi się wydaje, że ci ludzie po prostu chcieli zrobić to na odpierdol, aby tylko kasa się liczyła i tyle. Zresztą piszcie w komentarzach, czy u was w waszych miejscowościach nie było podobnie, że energetycy przyjechali, zrobili i potem się rozpierdoliło. Bo ja pamiętam, w 2004 roku u mnie na ulicy do transformatora, jeszcze byłem wtedy, jak to się mówi, gnojkiem, bo miałem wtedy 14 lat, ale dobrze to pamiętam, przyjechała pijana ekipa energetyków. Z tego, czego słyszałem od sąsiadów, to tylko kierowca był trzeźwy. Więc sąsiedzi wezwali policję, policja pospisywała wszystkich i o tamci pojechali, a w ich miejsce godzinę później przyjechali już w porządku panowie. To tylko potwierdza to, co mówię, że zawód energetyka i elektryka wiąże się z ciągłym piciem i spożywaniem wielkich ilości alkoholu. Bo jest to normalnie śmieszne. Wiecie, ja tyle mówię dużo o bezpieczeństwie, uziemieniu, bo powiem tak, przewód neutralny możecie użyć, czyli zero, jako właśnie przewód zerujący, możecie go użyć jako ochronny, PN. Ale to się wiąże, że najpierw podpinacie przewód neutralny pod bolec ochronny w gniazdku, a potem z bolca ochronnego przepinacie go na bolec neutralny. No ale powiem wam tak, ja tego nie polecam, bo niby to działa, ale nikt tak naprawdę nie wykonał dobrych pomiarów, nie zrobił testów laboratoryjnych w różnych warunkach. Najlepiej byłoby zrobić takie testy w starej instalacji typu obora stodoła z lat kurde 80-tych, 90-tych. Ja polecam coś takiego, doziemić przewód neutralny, czyli niebieski przewód zerujący, szpilką doziemić w ziemię, żeby w razie czego to ładunek został odprowadzony w ziemię i do tego jeszcze bolec ochronny PN. PN zrobić też szpilką, ale wpierdolić go na 2,5 metra w ziemię, w zależności jak macie głęboko warstwy wodonośne i jak głęboko jest rezystancja w omach. Jeżeli macie, tak jak ja mam, 11 omów na uziemieniu, to jest dobry znak, że uziemienie macie w dobrym stanie, jest bardzo dobrze wszystko wykonane i wtedy możemy być bezpieczni. Ale jeżeli macie właśnie tak, że macie więcej niż 11 omów, to im głębiej zejdziecie, tym lepsza rezystancja będzie. Dlaczego ja tak to mówię? Ja jestem hobbystą elektryki i amatorem. Ja nie mam wykształcenia w tym kierunku. Ja opieram się na swoją wiedzę, którą nazbierałem latami. Z różnych pojebanych eksperymentów, które robiłem. Jak to u kumpla wysadziliśmy całą rozdzielnicę w garażu. Nie da się, da się. A tak ją wysadziliśmy, że tylko rozdzielnica wyjebała w garażu, a nie kurwa jeszcze tablica w domu. Bo wcześniej zamontowaliśmy zabezpieczenia, żeby w razie czego, jakbyśmy się pochlali i zaczęli świrować pawiana, żeby się nie było to jak w Czarnobylu. Kurwa w garażu, w miejscu garażu będzie krater. I co się udało? I właśnie dlatego cisnę na zabezpieczenia różnego rodzaju po to, żeby ludzie nie ginęli. Bo wiecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja jestem cholernie przezorny na tym punkcie, dlatego że kiedyś miałem taką po prostu robótkę, gdzie komuś robiłem dzwonek, a dzwonek był jak to kiedyś na wsiach pod 220. No to ja łapię za przewody, a tu mnie kopię i se trzymam tak minutę. I mówię wreszcie, no może by pani wyłączyła ten dzwonek, bo mnie prąd kopie. A tak, 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 już wyłączam. No tak za prawie 1,5 minuty mnie pokopało dobrze. No. I żyję. I nic mi nie jest. No ale przestrzegam, nie róbcie tak. Bo każdy na ładunek prądu reaguje trochę inaczej i niektórzy mogą zejść z tego świata szybciej. Dlatego mówię, nie powtarzajcie tego, nie róbcie tak. Ja powiem tak, nie biorę od żadnej odpowiedzialności za to, co wy odpierdalacie u siebie w miejscowościach.
Już nie mówię, co się dzieje za granicą, że u pewnych panów ze wschodu to nawet, kurde, gówniarz potrafi wyłączyć cały transformator na całej wsi. U nich to jest norma, u nich to nawet, kurde, słyszałem, że nawet małolaty wyłączają i nawet bezpieczniki z transformatorów kradną. Zresztą, co ja mam powiedzieć, sąsiady ze wschodu to nawet na Ukrainie transformator zapierdolili dużej mocy. No co mam powiedzieć, no. Może był im potrzebny, bo wiecie, teraz jest boom na paliwo wodorowe. Może chcieli sobie wodór wytwarzać metodą elektrolizy. A wiecie, taki transformator, który ma kupę mocy? To by był zysk. No albo do koparki kryptowalut. Rozwiązań jest bardzo dużo. Ja tylko mówię, że przestrzegam przed głupimi, kurwa, eksperymentami w domu z elektryką. Ja już u siebie w pracy, w firmie to też słyszałem, jak to niektórzy z kolegami robili całą elektrykę w domu, a potem słyszę, kurwa, będę musiał wymienić przewód, który idzie do kuchenki gazowo-elektrycznej, bo mi się, kurwa, przewód grzeje strasznie. Ja mówię do gościa, to ty nie wiedziałeś, że na taką kuchenkę daje się przewód, kurwa, 3,5 kwadrat albo 4,5 kwadrat większej średnicy? I się nie podpina go pod tą samą fazę, z której czerpiesz prąd na gniazdka i, kurwa, oświetlenie w domu, tylko się pod drugą fazę daje? No, on o tym nie wiedział, bo oni to robili, kurwa. No i to jest właśnie to. I potem się palą domy, kurwa, i ludzie nie mają gdzie mieszkać. Bo ktoś chciał zaoszczędzić i zrobił z kolegami. Jakie to piękne w naszym kraju. No bo ja rozumiem, że elektryk bierze, ale elektryk bierze te pieniądze dlatego, że on wykonuje swoją pracę. Wiem, przepraszam, tu przerwę. Niektórzy elektrycy robią ją sumiennie i dokładnie. Są też tacy elektrycy, którzy tą pracę zrobią na odpierdol i ażeby tylko pieniądze opierdolić z was. Są tacy ludzie. Na YouTubie polskim jest pełno filmików, gdzie na przykład gościu pokazuje, jak to elektryk wymienił mu kabel od oświetlenia sufitowego. Wyciąga ten kabel, wyciąga. Metr dalej tego przewodu jest kostka, a na kostce jest stary przewód. Zrobiony na odpierdol, aby wziąć pieniądze. I powiem tak, taki elektryk powinien zostać od razu wyjebany z pracy, dyscyplinarnie, bez podania żadnej przyczyny. Jeszcze powinno mu się, kurwa, zabronić wykonywania zawodu, bo taki debil właśnie spowoduje to, że ludzie poginą. Normalny elektryk wymieniłby cały przewód na całej długości na nowy, do puszki, a nawet jeżeli przewód nie spełnia norm w puszce, to z puszki wymienić go do rozdzielnicy. Czy to jest trudne? Zadaję pytanie do was, elektrycy, energetycy. Czy to jest, kurwa, trudne? Nie jest to trudne, tylko wasze pierdolone lenistwo. Ale potem, jak ludzie, kurwa, giną, to najczęściej wy macie papugę, która was wybroni. Ale co ma powiedzieć rodzina, której jakiś właśnie członek zginął, bo wy się opierdalaliście? No właśnie. Pewnie jak zwykle nic. Bo słyszałem o właśnie firmie, która instalowała fotowoltaikę gdzieś na jakimś zabytku w Polsce i że ten zabytek spłonął prawie cały, no bo fotowoltaika się dziwnie zaczęła palić. Gdyby zrobili to profesjonalnie i bez walenia w chuja, to na pewno by się to nie stało. No. Albo czytałem ostatnio, że gdzieś w Rzeszowie się dom zaczął palić, bo się, kurde, rozdzielnica fotowoltaiki zapaliła. Powiem tak, na pewno nie zapaliła się z przeciążenia, bo to jest niemożliwe. Jeżeli były zabezpieczenia, to by zadziałały. Bo ja podejrzewam, że elektryk, który to wykonywał, trochę poszedł po bandzie i wolał to zrobić na odpierdol szybciej. No bo co, pewnie żonka czeka, żeby ją tam, no wiecie, i chciał szybciej skończyć, aby tylko. No i, kurwa, właśnie tak się skończyło, że zrobił to na odpierdol, a potem nie przewidział, że to się tak szybko zacznie. Więc podejrzewam, że gościu teraz będzie miał dobry zajeb, kurwa, odnośnie policji, prokuratury i tak dalej. I mam nadzieję, że dostanie takie, kurwa, grzywne do zapłaty tej rodzinie za zniszczenia,
że następnym razem pierdolona pizda pomyśli dwa razy, albo na trzy. Dlatego ja tak bardzo mówię o zabezpieczeniach. Zabezpieczenia w domu są bardzo ważne. Ja mówię o uziemieniu i doziemieniu przewodu neutralnego, ale jeszcze są bezpieczniki różnicowo-prądowe, ESY. Jeszcze mamy bezpieczniki B16, B16, chyba A16, C coś tam i tak dalej. Jeszcze jest tego dużo. Dlatego mówię. Na przykład do youtubera Luxiu Electric, to dużo ludzi pisze i to piszą czasem, bo ja oglądam tego pana elektryka. Pozdrawiam panie Luxiu Electric, świetna robota z tą rozdzielnicą, wtedy oglądałem, pochwalam. Dobrze pan robi, że pan doziemia przewód neutralny, zerowy, przewód zerowy, neutralny. Dobrze, że pan go doziemia. Szkoda, że te praktyki, jakie pan stosuje na Śląsku, energetycy na Mazowszu nie umieją powtórzyć, bo są nieudolni w tej sprawie. Szacun dla pana. Od hobbysty elektryki, pioruna elektryki. Pioruna elektryki, pioruna elektryka, naczelnego inżyniera w tej miejscowości. No więc mówię, że jeżeli czegoś nie wiecie, nie róbcie tego sami, tylko zadzwońcie do kogoś, kto wie i się na tym zna i wam pomoże albo doradzi, albo ewentualnie przyjedzie i wam pomoże. Nie róbcie sami. Bo do tragedii, żeby doszło, nie trzeba wiele. No. Trzymajcie się. Z elektryką bawcie się dobrze, ale też bezpiecznie i z głową. Miłego dnia.